serdecznie w kolejnej lekcji skala bluesowa. Dlaczego na skali bluesowej jest osobna lekcja? No, bo tak. Skala bluesowa jest super materiałem do tworzenia solówek. Każda skala oczywiście jest do tego super. Skala bluesowa szczególnie. Ale jeszcze jest jeszcze jeden bardzo ważny powód, dlaczego. Do pentatoniki molowej dodajemy dźwięk tak zwany blue note. Interwał, bo to blue note nic nie mówi. Interwał to kwarta zwiększona, czyli tryton. Z angielskiego to jest blue note, takie i blues, to znaczy smutki, smutacje takie. Dobra. Też na przykładzie tonacji A, czyli skala bluesowa A. Ona ma dźwięki takie. A, C, D, Dis, E, G, A. Ma troszkę więcej tych stopni teraz, prawda? Bo ma raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Sześć, czyli prawda? Tam to było A, pentatonika miała A, C, D, E, G. No i A, tego znowu oktawy nie liczymy, prawda? Bo to jest znowu jakby pierwszym stopniem następnej w oktawy wyżej. A, C, D, Dis. Tu ma jeszcze jeden dźwięk dołożony. Czyli jeżeli ktoś ma 6 palców, to dla niego jest wspaniale. Ja mam 5, więc tylko jest w ten sposób. Więc interwały, jakie ona ma, jest pryma, tercja mała. No już tercja mała determinuje, że jest takie smutnawe. Kwarta czysta, kwarta zwiększona. Kwinta, septyma mała i oktawa. Teraz grając przez w poprzek całego gryfu wstępująco, czyli od niskiego do wysokiego dźwięku, brzmi ona tak. Od razu ćwiczenie dla Ciebie byłoby takie, żeby przepisać sobie jeszcze raz w zeszycie, na kartce, przepisać sobie jeszcze raz pentatonikę molową, z tym, że dopisać do niej ten dźwięk blue note, można sobie za, na przykład kwadracikiem dopisać, tam gdzie mieliśmy tą wersję, prawda, bo była jedna wersja rozpisać dźwięki, czyli było A, C, D, E, G, A, a druga wersja była rozpisać kropki i zaznaczyć oczywiście dźwięk toniczny, czy kropkę tą toniczną, kolorem, innym kolorem, żeby po prostu było wyraźnie widoczne. A tutaj sobie zróbmy jeszcze tak, że ten blue note, tą kwartę zwiększoną, zaznaczymy sobie na przykład kwadracikiem. Albo ten dis, jak będziemy pisać literki, ten dis sobie zaznaczyć też innym kolorem, żeby wiedzieć, że to jest ten właśnie blue note. To jest ten dodatkowy dźwięk, który właściwie dokładamy tylko do tej pentatoniki molowej. Więc to jest bardzo fajne w zapamiętaniu, bo jeżeli już pamiętasz pentatonikę molową, to tutaj skala bluesowa właściwie ma ten jeden dodatkowy dźwięk. Oczywiście skal bluesowych czy jazzowych jest więcej. Nie będziemy o tym mówić w tym kursie. Może jakiś będzie inny, gdzie będziemy poruszać sam temat skal. Mianowicie to jest najbardziej popularna skala bluesowa. I właściwie tyle. Odnośnie ćwiczeń, jakie będziemy robić na tej skali, to sobie powiem jeszcze w następnych lekcjach. Twoje zadanie jest to rozpisać na te dwa sposoby. Pośpiewać też. Odnośnie pentatoniki, na lekcjach odnośnie pentatonik nie mówiłem o tym nuceniu, ale na pewno było odnośnie interwałów. Chodzi o to, żeby po prostu sobie grając nucić to, co mamy. Ty tym, ty ty tym, ty tym. Nawet jeżeli nie masz głosu, to koniecznie to poćwicz, pociśnij. Ja wiem, że to jest bardzo niekomfortowa sytuacja, że sobie coś... No ja nie przyszedłem, prawda, tutaj, żeby śpiewać, tylko żeby grać, ale chodzi o to, że nucenie dźwięków bardzo pomaga, po pierwsze, w zapamiętaniu skali, w odtwarzaniu też tej skali. Gdzieś na przykład mamy tydydym, nie możemy sobie trafić, sobie odtwarzamy. Odtwarzamy też w myślach. Trzecia rzecz to odtwarzanie w myślach powoduje też, że my możemy, ułatwiamy sobie dzięki temu, że śpiewamy, że sobie to nucimy, ułatwiamy sobie też tworzenie
solówek, tworzenie melodii, improwizacji, prawda? Bo jeżeli ja mam w głowie to tu, tu, ty, 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 tym, tym, ty, 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 tu, ty, tu, tu, ty, 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 mogę sobie to nucić i później przenieść na gryf, więc właściwie taki proces jak powinien wyglądać. Najpierw sobie mamy melodię w głowie, a później przenosimy na gryf. To jest właśnie wspaniała sprawa, a właśnie takie nucenie nam bardzo w tym pomaga. Czyli nawet jak nie masz głosu, po prostu cisnąć, po prostu wydusić, ile masz, ile dasz rady wysokościowo, prawda? Tych wysokich to nie za bardzo się da, ale na przykład w szkole jazzu, gdzie się uczyłem, nauczyciel mój właśnie mówił, nieważne jak ci wychodzi, ważne, żeby ten dźwięk, żeby ciągnąć, żeby po prostu umysł zaczął jarzyć te dźwięki, kojarzyć, prawda? Czyli na przykład coś takie to jest bardzo fajne, bo teraz jakby ta synergia, czyli ręka plus głos powoduje, że na przykład to, co tutaj zagrałem, tą melodyjkę, to było właśnie skutek tego, że ja sobie ją zanuciłem i od razu na rękę przechodziło, prawda? Więc to jakby to improwizowanie, bo można by powiedzieć, po co my w ogóle mówimy o tych skalach? Nauczenie się tych skal powoduje, że no, po pierwsze, że my je znamy, a po drugie, że my na ich podstawie chcemy improwizować, bo nie każdy gra na gitarze tylko po to, żeby grać jakieś utwory innych kapel, prawda? Większość osób, pewnie tak powiedzmy z 80%, chce coś tworzyć też samemu po jakimś czasie, a część osób też właśnie już w przedbiegach odpada, bo na pytanie moje na przykład, kiedy chcesz grać jakieś solówki, to mi mówi na przykład, za parę lat bym chciał grać. Ale właściwie dlaczego nie od razu, jeżeli my już mamy sposób na to, jak to zagrać? Moim zadaniem jest właśnie sprawić, żebyś ty grał, czy ty grała właśnie, improwizowała, tworzył, żebyś po prostu mógł już coś działać na tej podstawie. Czy po prostu to nucenie już jest na przykład bardzo fajnym takim ćwiczeniem. Oj, na przykład teraz dźwięk toniczny. Bo jak go zostawiłem, coś tutaj, wiadomo, gdzieś bije, w jakiś dzwona, nie wiadomo w jakim kościele. Można slajdem. Swoją drogą, samo ogrywanie liniowe tej skali, prawda, czyli stopień po stopniu, już tworzy bardzo taką wyraźną melodię. Teraz można było powiedzieć, dobra, w przypadku pentatonik mówiliśmy sobie o tym, że gramy po dwa dźwięki na skalę, na strunę. Tutaj natomiast, no, nie da się zagrać po dwa dźwięki na strunę zawsze, prawda, bo gramy 5-8. 5, 6, 7, 5, 7, 5, 7, 8, 5, 8, 5, 8. Czyli w dwóch przypadkach mamy po 3 dźwięki na strunę. I właściwie teraz cię czeka jeszcze douczenie się tego jednego dźwięku. Ale znowu, wracając do tego, pentatonikę molową, jeżeli masz już obcykaną, to tylko dodajemy ten dźwięk, który sobie zaznaczymy tam, prawda, innym kolorkiem. Nie będę mówił poszczególnych pozycji, ponieważ to już będzie twoim zadaniem rozpisanie sobie wszystkich pozycji skali bluesowej, no, akurat tutaj w tonacji A, jeżeli byś pisał dźwiękami, prawda, A, C, D, Dis, E, G, A, lub kropkami 5, 8, 5, 6, 7, 5, 7, 5, 7, 8, 5, 8, 5, 8. Do zobaczenia już niedługo w następnej lekcji. Trzymaj się, cześć!